Kiedy myśli się o najbardziej znanych superbohaterach w historii komiksów, to z pewnością do głowy przychodzi Clark Kent, czyli Superman. Najstarszy z bohaterów, najbardziej dochodowy, stawiany w rankingach na pierwszym miejscu według IGN i magazynu Empire. Jednak to, co widzieliśmy na wielkim ekranie, to dopiero wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o tę postać. Uważamy, że ma on jedną z najbogatszych historii i szkoda, że tak mało osób wie o nim więcej niż to, co widzieliśmy w kinie. Więc w tym filmie postanowiliśmy przybliżyć 10 najciekawszych faktów o Supermanie, których możecie nie znać. Przypominamy tylko, że część z tych ciekawostek pochodzi ze znanych nam dobrze filmów, a reszta pochodzi z kartek komiksu. Kupiony na przecenie. Kiedy Jerry Siegel i Joe Shuster spotkali się w 1932 roku w swoim liceum, postanowili połączyć swoje zafascynowanie historiami science fiction. Pierwszy z nich chciał zostać pisarzem, a drugi rysownikiem. Ich pierwsze wspólne dzieło nazywało się The Reign of Superman, pojawiło się w magazynie Siegela. O tym Supermanie powiemy jeszcze trochę później, gdyż tam również jest bardzo ciekawa historia. W komiksach Supermana nie zobaczyliśmy aż do 1938 roku, kiedy to wspólnicy sprzedali prawo do postaci dla DC Comics, a raczej wtedy jeszcze Detective Comics. Najciekawszą rzeczą jest tutaj cena, jaką to jest zaledwie $130, co uwzględniając inflację, dzisiaj byłoby to jakieś $2100, co nadal wygląda na wyprzedaż. Nikt wtedy nie spodziewał się, że Superman stanie się najbardziej sprzedającym się superbohaterem w historii komiksów. Co ciekawe, czek, który otrzymali Siegel i Shuster w 1938 roku, został wylicytowany za $160,000. Henry Cavill woli grać w gry niż być Supermanem. W ramach promocji filmu Batman vs. Superman Ben Affleck i Henry Cavill byli gośćmi Conana O'Briena w jego programie. Podczas niego zostało poruszone zamiłowanie Henry'ego do gry w World of Warcraft. Jak sam przyznał, przez tę grę niemalże nie został Supermanem. Jeszcze przed otrzymaniem tej roli zadzwonił do niego reżyser filmu Man of Steel Zack Snyder, a celem rozmowy było właśnie zapytanie o zagranie Clarka Kenta. Cavill stwierdził, że był wtedy zbyt zajęty graniem w World of Warcraft, by odebrać telefon. W programie powiedział, że jego priorytetem była właśnie ta gra i niemalże przez swoje hobby stracił swoją najsłynniejszą rolę. Superman złoczyńcą. Pierwszym komiksem zawierającym postać Supermana był wydany w 1933 roku w magazynie o science fiction przez twórców tej postaci, Jerry'ego Siegela i Joe'a Shustera, The Reign of Superman. Nie był to jednak Clark Kent, a Bill Dunn, bezdomny, łysy człowiek, który pewnego dnia trafił na chemika Ernesta Smalleya. Ten zaoferował mu jedzenie w zamian za udział w eksperymencie. Dunn oczywiście bez zawahania się zaakceptował tę ofertę. W ramach umowy wypił eliksir, który dał mu moce telepatyczne, jednak spowodowało u niego poważne urojenia, przez które zaczęła się cała historia. Bill zabił Ernesta i nazwał się Supermanem, po czym rozpoczął swój terror i plany na podbicie całego świata. Serum, jaki wypił, działało jednak tylko przez jakiś czas. Zamordowanie swojego zbawiciela spowodowało, że nikt nie był w stanie odtworzyć kolejnego eliksiru. Gdy ten przestał działać, Dunn wrócił do swojej przeszłości i skończył ponownie na ulicy. Historia Billa Dana została kompletnie zapomniana, gdyż było to jedyne ukazanie tego właśnie Supermana. Od razu po ukazaniu się komiksu twórcy postaci postanowili postawić na kompletnie innego, tym razem dobrego bohatera. Walka z rasizmem. Po zakończeniu II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych wróciła dobrze znana organizacja rasistowska, czyli Ku Klux Klan. Walczyli oni z osobami, które nie zgadzały się z ich zasadami, w tym Martinem Lutherem Kingiem, czy też ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych Lyndonem Johnsonem. W tamtym czasie amerykański dziennikarz, działacz praw człowieka i pisarz Stetson Kennedy postanowił walczyć w jakiś sposób z tą grupą. W tym celu pod fałszywym nazwiskiem wstąpił do klanu, by poznać ich sekrety i informacje, których nie znają normalni ludzie. Gdy dowiedział się, że sama policja nie zamierza mu pomóc w tym, postanowił pójść do twórców serialu kinowego o Supermanie. Jego akcja miała właśnie opowiadać o walce bohatera z Ku Klux Klanem i by pokazać Ameryce te informacje, które udało mu się zgromadzić jako szpieg. I tak też się i stało. 16-odcinkowa seria o nazwie Klan Ognistego Krzyża, w oryginalnej nazwie Klan of the Fiery Cross, pojawił się w kinach w czerwcu 1946 roku. Serial zgodnie z założeniami pomógł zwalczyć tę organizację. Wersja komiksowa o nazwie Superman Smashes the Klan pojawiła się stosunkowo niedawno, bo w październiku 2019 roku.
Clark Kent w uniwersum Marvela. Postać Clarka Kenta pojawiła się jako dziennikarz nie tylko w DC, ale także i w Marvelu. Nie chodzi jednak tutaj o Supermana, chociaż o tym powiemy troszeczkę później, a o stricte Clarka. Pracujący nad komiksami, w których pojawił się Kent, Chris Claremont, przyznał, że występy tej postaci miały być nastawione na komedię. W ten sposób dziennikarz miał czasami rzucać żarty w stronę DC, ale nie na tyle, by nie było ono agresywne. Nigdy nie chcieli przekroczyć pewnej granicy w tych wspominkach, ale też i nie otrzymali negatywnych komentarzy od DC w tej sprawie. Tak więc, panie i panowie, połowa za nami, a tymczasem mamy do was malutką prośbę. Ponad 65% oglądających nas osób nie subskrybuje naszego kanału. Dla was to tylko kilka sekund, a dla nas to naprawdę ogromna motywacja. Super nazista. Tak jak Kapitan Ameryka dostał swoją wersję jako agent Hydry, tak w komiksach nazistą został Superman. Oczywiście wydarzyło się to w ramach multiversum. Akcja rozgrywa się na Ziemi numer 10, gdzie naziści wygrali II wojnę światową, co spowodowało to, że przejęli kontrolę nad całym światem. Tam też i pojawia się omawiany przez nas Clark Kent, jednak nie jako Superman, a jako Overman, mówiący oczywiście po niemiecku. Ten pojawił się na Ziemi w 1938 roku w okupowanym przez nazistów w Sudetach. Overman stał się bohaterem narodowym w nowym świecie rządzonym przez III Rzeszę. Stał się też liderem złej wersji Justice League o nazwie Justice League Axis, czyli w prostym tłumaczeniu Liga Sprawiedliwości Osi. Do niej należeli także m.in. Hawkman, Hawkgirl, Flash, Green Lantern, Overgirl, czyli damski klon Overmana i została później jeszcze uznana jako jego kuzynka. W późniejszych komiksach do tej grupy dołączyła także Wonder Woman. Justice League Axis walczyli z Freedom Fighters, których liderem był Uncle Sam. Klątwa roli Supermana. Rzecz, która nie została stworzona przez komiksy czy też filmy, a przez prawdziwe życie. Pierwszym odtwórcą roli Supermana w filmach był Kurt Allen. Jego Clark Kent wystąpił w produkcjach z 1948 i 1950 roku. Po tym jednak nie był w stanie zdobyć innej roli, gdyż był za bardzo kojarzony z rolą Supermana. Do tej franczyzy wrócił po prawie 30 latach, bo w 1978 roku, grając ojca Lois Lane, czyli partnerki Kenta. Poza Po zakończeniu kariery zachorował na Alzheimera i zmarł w wieku 88 lat. Mówiąc już o produkcjach z 1978 roku, Lee Quigley, grający niemowlę Clarka Kenta, zmarł w wieku 14 lat z powodu zatrucia oparami rozpuszczalnika. Znowu zostajemy w czteroczęściowej serii zapoczątkowanej w 1978 roku i przechodzimy już do pełnometrażowego Supermana, czyli Christophera Reeve'a. Chris miał takie same problemy ze znalezieniem innej roli jak wcześniej wspomniany Kirk. W 1995 roku został sparaliżowany przez wypadek w trakcie jazdy na koniu podczas zawodów jeździeckich. Reeve zmarł 9 lat później w wieku 52 lat. Mówi się, że to efekt uboczny zażywania leków spowodował jego śmierć. Jednak osobą, która stworzyła całą tę teorię na temat klątwy roli Supermana, był George Reeve, grający Clarka w 1951 roku oraz w tamtych czasach w serialu. 16 czerwca 1959 roku został znaleziony martwy we własnym domu wraz ze swoim pistoletem blisko niego. Stwierdzono samobójstwo, jednak nigdy nie znaleziono odcisków palców George'a na broni. Miejmy nadzieję, że z następnymi Supermanami, czyli Brandonem Ralphem i Henrym Cavillem, wszystko będzie dobrze. Walka z Muhammadem Alim. Był rok 1978, Ali w naszym świecie właśnie stracił Mistrzostwa Świata Wagi Ciężkiej, a DC postanowiło go sparować z samym Supermanem. Historia połączyła Clarka z Alim, kiedy Kent miał przeprowadzić z nim wywiad w getcie. Legenda boksu grała wtedy z dziećmi w koszykówkę, jednak Clark nie zdążył zadać nawet jednego pytania, gdyż przerwali im kosmici. Chcieli oni walki z najsilniejszym na Ziemi, na zasadach, że jeśli wygrają, nasza planeta zostanie zniszczona. Sprzeczka pomiędzy Muhammadem a Supermanem doprowadziła do bezpośredniego pojedynku, który miał wyłomnić przeciwnika kosmitów. Okładka prezentująca pojedynek pokazuje, jak wielkim zainteresowaniem się on cieszył. Na trybunach walkę oglądali m.in. Beatlesi, Green Lantern, Wonder Woman, Batman, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter, czy też legendarny piłkarz Pele. Starcie transmitowano w intergalaktycznej telewizji i samą walkę wygrał Muhammad. Po starciu z kosmitami boxer przyznał, że zna tajemnicę Clarka Kenta, jednak jej nigdy nikomu nie ujawni.
Christopher Reeve przytył 14 kg do swojej roli. Ponownie w tym filmie wracamy do Supermana z 1978 roku. Gdy szukano kogoś do roli Clarka Kenta, Warner Bros. Miał spory problem, gdyż nie mogli znaleźć kogoś, kto mógłby się dobrze zaprezentować w samej roli, ale także i w kostiumie Supermana. Christopher Reeve był uzdolnionym aktorem, jednak jego warunki fizyczne nie pasowały. Był za słabo zbudowany, by móc być wiarygodnym Clarkiem. Reżyser Richard Donner oraz samo Warner Bros. Chcieli, by Chris użył do zdjęć sztucznych mięśni. Reeve jednak zaprotestował, zapewniając, że 2 miesiące wystarczą mu na zbudowanie sylwetki. Prócz specjalnej diety i codziennych ćwiczeń, współpracował z Davidem Prowsem, który jest znany z roli samego Darth Vadera w oryginalnej trylogii Star Wars. Co ciekawe, pierwsze Gwiezdne Wojny trafiły do kin zaledwie rok przed Supermanem z Reeve'em w roli głównej. Godny podniesienia Mjolnira? We wrześniu 2003 roku fani komiksów DC i Marvela byli świadkami wielkiego crossovera, kiedy Justice League zmierzyli się z Avengers w bezpośrednim pojedynku. Fabuła w wielkim skrócie polegała na tym, że główny zły tej serii, Krona z DC, rzucił wyzwanie Grandmasterowi z Marvela. Jeśli wygrałby Krona, Grandmaster musiałby poprowadzić go do Galactusa, by zniszczyć kolejny uniwersum. Natomiast w przypadku przegranej musiałby opuścić to uniwersum. Krona zaproponował wymianę bohaterów, której jego mieliby reprezentować Avengers, a Grandmastera Justice League. Oznaczałoby to, że Avengers musieli przegrać, by uratować swój świat. Sprytne. Cała bitwa miała polegać na walce o 12 artefaktów, po 6 z Marvela i 6 DC. Walka zakończyła się wynikiem 7-5 dla Justice League, gdy Kapitan Ameryka dogadał się z Batmanem. Kapitan celowo strącił tarczą Tesseract z rąk Quicksilvera tak, by Bruce Wayne mógł go zdobyć dla zwycięstwa. Później jednak dwie grupy musiały połączyć siły, by pokonać Krona, który zaatakował Grandmastera, by wyciągnąć informację, jak dotrzeć do Galactusa. W ostatecznym pojedynku Thor postanowił pozwolić użyć Supermanowi Mjolnira, a Kapitan Ameryka dał swoją tarczę Clarkowi. Połączone siły tych trzech bohaterów brzmiały jak niesamowita moc i tak też było. Tytuł tego punktu zawiera znak zapytania, gdyż nigdy się nie dowiemy, czy Superman jest tak naprawdę godny tej mocy. Mianowicie Thor spowodował, że Odyn zniósł na ten moment zasadę możliwości podniesienia Mjolnira. I to by było na tyle z naszych 10 najciekawszych faktów o Supermanie. Który z nich jest dla Was najciekawszy? Dajcie nam znać w komentarzach. W następnej części tej serii o faktach wrócimy na grunt Marvela i skupimy się na Hulku. Zapraszamy też na nasze social media, takie jak Facebook czy Instagram, gdzie znajdziecie masę rzeczy ze świata superbohaterów. A po więcej takich filmów zapraszamy do subskrypcji, aby nie przegapić żadnej z naszych produkcji.